Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, dalej zakatarzonym głosem. No niestety nie tak łatwo jakoś wyjść z tych przeziębień. Moje dziecko znowu też chore, krzyczy po nocach, także szału nie będzie dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że Państwo wykażą się aktywnością i mobilizacją, że nikt poza mną i moją córeczką nie jest przeziębiony, z czego Państwu naprawdę z całego serca życzę zdrówka, bo to jest najważniejsze na świecie, a bez tego po prostu się wszystkie odechciewa. Ale, przejdźmy do tematu naszej dzisiejszej lekcji. Szukamy zwierzęcia z jedną literą A, tak? Jakiekolwiek, byleby była jedna litera A w nazwie. Nazwa zwierzęcia z jedną literą A. Nie bez, nie z dwiema, z jedną. Dobrze? Proszę sobie spróbować przypomnieć. 50 zł czeka, jest to najłatwiejsza runda tej zagadki, być może najłatwiejsza zagadka też dzisiejszego naszego spotkania. Także namawiam naprawdę, żeby od razu złapać telefon, nie czekać, nie żałować później, że ktoś inny w tak łatwy sposób wygrał pieniądze. Zwłaszcza, że spodziewam się telefonu naprawdę szybciutko, bo to jest naprawdę proste. Także Państwo startują do telefonu, a ja startuję szybciutko z zasadami naszymi. W tym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za to, które nie połączy Cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy Cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły w regulaminie na www.łowcynagród.com. Dobra, to jeśli chodzi o szczegóły te wszystkie właśnie organizacyjne, to mamy za sobą. Zagadka, mam nadzieję, jasna. Tablica, nie ma żadnej koperty, nie szukam żadnej konkretnej nazwy jednej, jedynej. To może być jakakolwiek nazwa zwierzęcia, w której jest, występuje tylko jedna literka A. Akurat te, co mi przychodzą do głowy, w ogóle nie mają A, pies i kot, ale proszę bardzo, już trzeci pomysł ma dokładnie jedno A. I byłby bardzo dobrą odpowiedzią. Także pięć dyszek, naprawdę taka bułka z masłem. Zapraszam Państwa bardzo gorąco, 704-304-304 to jest numer telefonu, pod którym czekam na Wasze zgłoszenia. Szybciutko rozwiążemy sobie, mam nadzieję, tę pierwszą zagadkę. Później przejdziemy do tych trudniejszych. Teraz jak są te upały, to zauważyłam, że troszkę ciężko nam Państwa zastać w domu, a też może troszkę ciężko zmobilizować, bo jednak okazuje się, że przy takich warunkach atmosferycznych ten biometr ponoć nie jest zbyt korzystny. Także ja to czuję po sobie, bo naprawdę tak jak nigdy mnie nic nie dręczy, tak i migrena teraz jakaś. No w każdym razie nie będę narzekać, proszę Państwa, bo to wszystko minie i w ogóle jest pięknie, świeci słońce, więc na co narzekać, ale ja zawsze coś znajdę. Ale słyszę pierwszy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzę Pan proponuje? Koza. A, mi przyszła ryba do głowy, ale koza jest też bardzo dobra. 50 zł dla Pana. Koza jak najbardziej uprawnia Pana do odbioru nagrody. A my, proszę Państwa, rozwiążemy sobie jeszcze drugą rundę tej zagadki i tu będę prosić, już będzie troszeczkę trudniej, bo będę prosić o nazwę zwierzęcia, gdzie występują dwie litery A. Dwa razy A, czyli w kolejnej nazwie, może zmienimy też to poleconko, dobra? Czyli w kolejnej rundzie proszę o nazwę zwierzęcia, w której występują dwie litery A. Tu będzie już troszeczkę trudniej, bo no musi być to na pewno troszeczkę dłuższa nazwa i też pewno jak Państwo, jeśli próbowaliście przymierzyć się do pierwszej rundy, to zauważyliście, że wiele z tych takich zwierząt, które jakoś jako pierwsze przychodzą nam do głowy, to albo w ogóle nie ma A, albo właśnie to jedno A, tak jak ryba, koza, krowa, co Marcinkowi przyszło do głowy. Tak? Więc jest już troszeczkę trudniej, ale mam nadzieję, że jeszcze nie ma dramatu i znowu za chwileczkę usłyszę rozwiązanie. Być może ktoś szukając odpowiedzi do pierwszej rundy, czyli tego zwierzęcia z jedną literą A, przyszła mu do głowy odpowiedź, która właśnie miała dwie literki A. Radzę wykorzystać przewagę nad osobami, które może też będą chciały wziąć udział w naszym konkursie, też będą chciały wygrać pieniądze, ale dopiero będą musiały
takiej odpowiedzi poszukać w głowie. Także jeśli masz pomysł, wykręcisz w tej chwili numer, za momencik możesz być kolejnym szczęśliwym zwycięzcą, a dodam, że naprawdę nie musicie się Państwo obawiać wielkiej konkurencji w tych dniach takich gorących, bo no jakiegoś powodu właśnie ta piękna pogoda, to słońce powoduje, że Państwa nie ma w domu. Nie wiem, kto pewno gdzieś tam nad morzem, to na plaży, kto gdzieś w lesie, to w lesie, kto ma pole, łąkę, ogródek, to w ogródku, a ci jeszcze, którzy mają trawnik i jakąś uprawę, to pewno podlewają. Sądzę, że u mojego taty na działce też jest podlewanie pełną parą, bo rzeczywiście no przy takim gorącu to te roślinki potrzebują chyba jakiegoś dodatkowego wsparcia. W każdym razie coś tam słyszałam dzisiaj, że jakieś burze nadchodzą. Nie wiem, czy ktoś z Państwa oglądał prognozę pogody, ale nie wiem, czy zapowiadają, że te burze do nas dojdą, czy nie, ale w Niemczech jakieś straszliwe burze były, drzewa połamały, jakieś tam inne bardzo przykre rzeczy się wydarzyły i ponoć te burze nadchodzą teraz nad Polskę, więc bardzo proszę, bądźmy czujni, ostrożni, może warto właśnie jeszcze zostać z półtorej godzinki w domu, popatrzeć na mój program, wziąć udział, zarobić sobie pieniądze, a zobaczymy, co tam będzie z tymi burzami. Nie chcę Państwa oczywiście straszyć, ale tylko ostrzegam, bądźmy jakoś tam troszeczkę chociaż czujni. Jak się ta burza zbliża, chowajcie się gdzieś do dużego, murowanego domu z mocnym dachem. O. No, to nie są żarty, okazuje się. No, proszę Państwa, ja dzisiaj, jak widać, same dobre wieści. Sama chora, dziecko chore, burze, cudownie po prostu żyć, nie umierać. Natomiast tak naprawdę jest pięknie, jest czerwiec, 10 czerwca, proszę Państwa, najpiękniejsze miesiące roku w Polsce, więc tak naprawdę cieszmy się tym, ale powtarzam, ostrożnie i ze słońcem ostrożnie i z burzami. Tak te godziny, koło 12 może lepiej właśnie spędzić w domu, żeby się na to największe słoneczne uderzenie nie narażać. Potem po południu sobie wyjdziecie, coś tam załatwicie. Zresztą też jeśli ktoś musi podlewać, to też nie wtedy, kiedy to słońce jest w zenicie, bo zdaje się, że to nie za dobrze robi roślinkom, więc lepiej wieczorem czy tam ciut świt. Mam nadzieję, że jeśli ktoś już rano podlewał, albo może rano wyszedł coś załatwić, to właśnie wróciliście Państwo do domu, może na chwileczkę odsapnąć. Przy okazji można jeszcze zarobić pieniądze. Proszę pomyśleć, poszukać w głowie nazwy zwierzęcia, która ma dwie litery A. Nie mniej, nie więcej. Dwie litery A dokładnie. Ja jeszcze się nie zastanowiłam nad tym, dlatego na razie nie mam żadnej propozycji, ale już widzę, że dłużej czekam na tę odpowiedź niż przy pierwszej rundzie, gdzie była jedna litera A. Tam było zdecydowanie łatwiej. Ale mam nadzieję, że za chwileczkę też ktoś tutaj z dobrym pomysłem trafi do studia. Proszę wziąć telefon komórkowy, stacjonarny, wykręcić numer 704-304-304 i za późno dla innych. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie zwierzę może być? Żaba. No proszę bardzo, żaba. Żaba. Znaleziona gdzieś przy domku. Żaba. Super, bardzo dobra odpowiedź. Żaba, wygrywa Pani 50 zł, jak najbardziej zwierzę z dwiema literami A. A my przechodzimy do kolejnej rundy, która oczywiście będzie znowu trudniejsza. Uwaga, trzy literki A. W kolejnej nazwie zwierzęcia muszą być trzy literki A. Ha, 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 będzie trudniej. Troszkę teraz już Państwa zaczynam męczyć. Tych nazw z trzema literami A już nie ma zbyt wielu. To już jest taka wyższa szkoła jazdy, ale zobaczmy, może uda się jeszcze szybciej rozwiązać tę rundę niż poprzednią, bo już może Państwo nabraliście wprawy, może już się w ten świat zwierząt jakoś tam w głowie zagłębiliście i może te nazwy będą przychodzić, okaże się szybciej w ogóle do głowy. Ja w każdym razie serdecznie zapraszam do telefonu, zaraz w momencie jak ktoś taką nazwę namierzy, dzwońcie, wygrywajcie pieniądze. Tak jak wspomniałam wcześniej, mamy 1/3 czerwca za sobą. Szybko leci, zaraz będzie lipiec. No, także jeśli ktoś chciałby jakoś z tego lata skorzystać, a podobno ma być gorące lato, słoneczne, gorące lato, to naprawdę warto teraz już pomyśleć o jakichś pieniądzach, żeby coś tam sobie
zorganizować, wyjechać, gdziekolwiek, proszę Państwa, to naprawdę nie muszą być jakieś niebywałe historie, wystarczy, tak naprawdę jest, zwłaszcza jeśli ma być ciepło, wystarczy namiot, pociąg i już może być super, gdzieś tam nad jeziorkiem. Naprawdę, naprawdę, wszystko zależy od nas. Troszeczkę pieniędzy zawsze jest potrzebne, a to troszeczkę naprawdę jeszcze możecie sobie zarobić w najbliższych dniach i tygodniach z nami. Już dwie osoby dzisiaj wygrały nagrody. Przed nami jeszcze, mam nadzieję, sporo zagadek, więc jeśli teraz, nawet dopiero teraz się przyłączysz, jeszcze masz szansę dzisiaj całkiem porządnie zarobić w naszym programie. Napomknę tylko, że program jest codziennie od poniedziałku do piątku o 11:00, także codziennie można sobie coś tam zarobić, zebrać na kubeczkę, zarobić, zebrać na kubeczkę, zarobić, zebrać. Pod koniec tygodnia możesz tam mieć fundusz na jakieś przyjemne letnie wydarzenie. To może być nawet grill, zaprosić znajomych na grilla, byleby się gdzieś tam spotkać, byleby się coś wydarzyło, bo naprawdę tak przesiedzieć całe lato, to jakaś taka później jest przykrość, że znowu minęło, prawda? Pieniądze każdemu się przydadzą, także nie muszę Państwa namawiać na pewno do tego, że miło jest je wygrywać. No, z nieba nie spadają. Coś tam trzeba na ogół jednak popracować, żeby zarobić. U nas ta praca jest, mam nadzieję, dość przyjemna, bo siedzisz u siebie w domciu. Może sobie tam zasłoniłeś od tego upału zasłony, popijasz sobie zimny napój, tu mam na myśli jakąś wodę raczej, dobrze, o tej porze zwłaszcza. I w takich okolicznościach, naprawdę nie nadwyrężając się, można te pieniądze u nas codziennie zarabiać. Także bardzo Państwa gorąco zapraszam, namawiam wszystkich. Może ktoś jest tak jak ja, troszkę, nie wiem, przeziębiony i w związku z tym siedzi w domu. To jest straszne, prawda? Swoją drogą to jest naprawdę straszne, bo takie piękne dni. Tyle rzeczy można robić, tak? Tyle się dzieje. A to wszystko gdzieś tam umyka właśnie przez głupią chorobę, no. No ale nic, nic na to nie poradzimy. Swoje odleżeć trzeba, bardzo gorąco namawiam do tego, żeby przy nawet takim właśnie lekkim przeziębieniu chwilkę właśnie odpocząć. 1, 2, 3 dni dać sobie szansę na to, żeby zwalczyć w zarodku to podziębienie, żeby to się nie przemieniło w jakąś większą chorobę. Więc może w związku z tym siedzisz właśnie w domku, patrzysz na telewizor, już się troszeczkę nudzisz, bo już wczoraj siedziałeś, przedwczoraj, filmy wszystkie obejrzane, niewiele co się dzieje w tej chwili w telewizji. Zapraszam, zapraszam, uważam, że nasz program jest rewelacyjną opcją na to, żeby siedząc w domu, jeszcze nie tylko się jakoś, mam nadzieję, rozerwać, ruszyć głową, pomyśleć, jeszcze jakaś adrenalinka, wykręcam numer, czy trafię na antenę, czy nie, program na żywo, będę w telewizji, to jeszcze pieniądze na samym końcu z tego wynikają. Także naprawdę spróbujcie, a mam nadzieję, nie będziecie żałować. Być może jeden, jedyny raz i nawet pierwszy raz w życiu wystarczy wykręcić mój numer telefonu, żeby tu trafić i zostać zwycięzcą. Naprawdę często zwycięzcy dokładnie tak mi mówią, proszę Pani, jeden, jedyny raz w życiu i pierwsze. Jestem, wygrałem. Także spróbujcie. Myślę, że to jest przyjemne uczucie. Sprawdźcie i powiedzcie mi, potem to będziemy wiedzieli. W tej chwili przede wszystkim proszę znaleźć odpowiedź, bo jesteśmy już na takim trudniejszym etapie zabawy. Były rundy, w których szukaliśmy zwierzęcia, którego nazwie była jedna litera A. Koza. Później były dwie literki A, była żaba. A teraz szukamy nazwy zwierzęcia z trzema. Panowie, nie zmieniliście polecenia. Tutaj widzę, że jednak biometr niekorzystny i nigdy dzisiaj znowu nie jest specjalnie skoncentrowany. Szukamy zwierzęcia z trzema literami A. Ja próbuję się skupić, chociaż naprawdę już tutaj chłopakom opowiadałam, że dzisiaj miałam naprawdę straszne przejścia w nocy. Ja nie dość, że ja śpiąca, chora i zmęczona, to jeszcze dziecko dostało nagle szału, że ją komary gryzą. Komary, mamuniu, komary, atakują komary. Jezu, i do drugiej. 4 godziny komary odganiałyśmy razem. No i ciężko się dzisiaj skoncentrować, ale próbuję. Sami Państwo widzicie, że próbuję. Mam nadzieję, że u Was lepsza kondycja i lepsze samopoczucie, ale naprawdę proszę się uczyć na cudzych błędach,
I uważajcie Państwo, bo jakoś naprawdę łatwo złapać jakieś takie przeziębienie w tych gorących dniach, nie wiem. No, ja tutaj mam pewne podejrzenia, chyba mi jednak ktoś to przywlekł, przywlukł. Oj, dobra. Dwie osoby już czekają na nagrodę dzisiaj. Czy ktoś chciałby do tego grona dołączyć? Bo czekam. Czy jest chociaż jedna osoba, która ma jakiś pomysł na nazwę z trzema literami A? Tych rzeczywiście nazw zwierząt z trzema literami A jest tylko kilka. Jest naprawdę niewiele, także nie dziwię się, że troszkę dłużej czekam na rozwiązanie tej zagadki. Przyznam Państwu od razu sama, że ja nawet nie próbuję szukać odpowiedzi, bo naprawdę no nie jestem dzisiaj chyba w stanie takich trudniejszych wyzwań podejmować. Ale ktoś z Państwa może być w pełni mocy, energii i jeszcze potrzebować pieniędzy, a jeszcze ma chwilkę czasu, żeby wykręcić mój numer telefonu, to naprawdę proszę spróbować, bo bardzo łatwo jest trafić do studia. Naprawdę nie ma po prostu ludzi przed telewizorami w takie dni, to jest dość zrozumiałe, ale no, dla mnie niedobrze, dla Państwa bardzo dobrze, bo może wystarczy jeden, jedyny raz wykręcić numer telefonu, trafiasz do studia, wygrywasz pieniądze. Proszę bardzo, wykręćmy może razem mój numer z tymi osobami, które mają nazwę z trzema literami A znalezioną, dobrze? Śmiało, proszę Państwa, komórka, telefon stacjonarny, kręcimy. 704... 304. Jedna osoba jest potrzebna. To już jest trudniejszy etap. Ja wiem, że trudniej jest znaleźć tę nazwę, ale jedna osoba wystarczy, że wykręci numer i zaraz powinnam kogoś z Państwa usłyszeć na antenie. Czy ktoś razem ze mną spróbował wykręcić mój numer telefonu? Przy poprzedniej rundzie, w momencie, kiedy podyktowałam numer telefonu, usłyszałam natychmiast głos graczki w studio. Czy teraz będzie tak samo? Wykręcił ktoś ten numer? Ma ktoś odpowiedź? Proszę Państwa, to jest zagadka na rozgrzewkę. Zaraz pewno ją skończymy i przejdziemy do trudniejszych, także proszę korzystać z tego, że jeszcze nie jest tak strasznie. Śmiało. No, dzięki Bogu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka może być odpowiedź? Słucham? Karakan. Karakan? Wie Pani co? Zaraz sprawdzimy. Marcinku, sprawdź proszę w internecie, czy... Bo to, rozumiem, że to jest karaluch, tak? I tak się nazywa po polsku. Jest w słowniku języka polskiego. Karakan, tak? Brawa dla Pani. Brawa dla Pani, jest w słowniku taka nazwa, karalucha, karakan. Dziwna to jest nazwa i bardzo nieprzyjemne. Karakan. I bardzo nieprzyjemne zwierzę. Robak. Moje dziecko się boi właśnie po środku nocy robaków. Dobrze, ja nie wiem, czy dalej Państwa dręczyć tą zagadką, bo możemy jeszcze jedną rundę rozegrać, tylko że to jest trudna runda. No ale spróbujmy, bo w sumie Pani naprawdę tu podała taką nazwę, że ja nawet nie wiedziałam, czy ta nazwa tak naprawdę istnieje. Proszę Państwa, to już jest wyzwanie z czterema A. Co Wy na to? Nazwa z czterema A. Spróbujcie poszukać, dobrze? Ja wiem, że to jest trudne, ale wiem, że jest na pewno jedno takie zwierzę. No. Na własne oczy widziałam, wiem, powtórzyłam lekcję, na której się o tym zwierzątku można było coś dowiedzieć, także jest jedno takie zwierzę. Z tym, że to jest rzeczywiście trudniejsza runda, bo jedno jest. Ale naprawdę też dużo mi dało do takiej nadziei i jakąś taką podstawę do tego, żeby tę nawet trudniejszą rundę, jeszcze dużo trudniejszą zagrać, ta Pani odpowiedź, karakan, bo powiem Państwu szczerze, że ja oczywiście słyszałam taką nazwę, ale myślałam, że to jest jakaś taka nazwa, no, która raczej, nie wiem, że tak się mówi jakoś, no, że to nie jest nazwa oficjalna tego karalucha, bo to jest karaluch, prawda? Jezus Maria,
ja nie lubię karaluchów. W sumie nie wiadomo dlaczego, bo ani nie gryzą. W sumie nie wiadomo dlaczego się boimy takich robaków różnych. No moje dziecko biedne niestety teraz się boi wszystkich robaków. Na szczęście nie mamy za dużo robaków w domu, ale to jest najgorsze, są komary. Komary to jest największy wróg mojej Basi, no. A w ogóle straszne się wylęgły komary. Nie wiem jak u Państwa, tam gdzie mieszkacie, ale tu w Warszawie jest po prostu naprawdę nalot. Nalot. To jest coś niesamowitego. Naprawdę trzeba uważać z wychodzeniem gdzieś tam koło zachodu słońca z domu, bo atak. Naprawdę, jak na filmie. Także już nie jest tak wesoło wieczorkiem na dworze. Dobrze, proszę sobie kupić te takie jakieś tam spreje, nie wiem czy to działa, nie działa, ale spróbujcie Państwo sobie czymś tam. W każdym razie komar na pewno nie jest dobrą odpowiedzią na tę rundę, którą zaczęliśmy. Tu będziecie Państwo musieli się naprawdę porządnie skupić, żeby znaleźć odpowiedź do tej rundy. Z czterema a o tyle jest mi łatwiej, że po prostu wiem. To jest jedno słowo, jedna odpowiedź tylko możliwa, jedna nazwa. I ja akurat ostatnio się więcej o tym zwierzątku jakoś tam dowiedziałam, nauczyłam. Także łatwo mi powiedzieć, ale jest to niewątpliwie trudna runda. Jest takie jedno zwierzę, ma cztery literki A, proszę Państwa. Chwilkę czekam, ale rzeczywiście jest to runda dla eksperta. Jest to runda dla kogoś naprawdę dobrego, kogoś, kto ten świat zwierząt jakoś ma w małym palcu. No nie bójcie się, ci z Państwa, którzy nie mają nic wspólnego ze światem zwierząt i boją się robaków, ale spróbujcie pomyśleć, bo mieliście szansę gdzieś tam na drodze edukacji poznać tę nazwę. Wszyscy mieliśmy szansę poznać, ze szkoły znamy tę nazwę. Ja nie mogę za dużo podpowiadać, bo też nie chciałabym psuć zabawy, ani też wolnej, otwartej linii graczom pojedynczym, którzy może w tej chwili będą wiedzieli, o czym mowa. Może wykręćmy numer, proszę Państwa, bo to może być bardzo szybka runda, bo ktoś może tak jak ja po prostu wiedzieć. I w takim razie może za chwileczkę się usłyszymy na antenie i kolejna nagroda wędruje do Ciebie. Spróbujmy, dobrze? Bo przy poprzednich rundach ta mobilizacja, że podyktowałam numer, pomogła. Usłyszałam zwycięzców, może teraz będzie tak samo. Zapraszam Państwa. Te osoby, które być może już w tej chwili, od początku, znają nazwę zwierzęcia z czterema literami A. Jest jedna taka nazwa, ale ktoś z Państwa może ją po prostu znać, wiedzieć i jest gotowy do odpowiedzi. Po co dłużej czekać? Dyktuję. Bierzemy telefon komórkowy, stacjonarny do ręki 704-304-304. Kto wie? Kto po prostu wie? Większość osób będzie się musiała zastanowić, a ktoś po prostu może wie. Halo? Tak, słucham. Dzień dobry. Zwierzę z czterema A. Salamandra. Brawa, dokładnie tak. Brawa i 50 zł dla Pana. Serdecznie gratuluję. Dokładnie o tym zwierzęciu myślałam. Salamandra. Bardzo długa nazwa. Kończymy w takim razie. Wyjeżdżam z tym ze studia. Dlaczego mam poczekać? Ale Marcinku, chyba nie będziemy... Co ty mówisz? Ale było tylko jedno zwierzę z czterema. No nie żartuj, naprawdę jest jeszcze... No... Ale zawsze mówię, że jest tylko jedno. Jest jeszcze jedno zwierzę z czterema. Marcinku, proszę cię, ale jak Państwo zobaczą, jeśli... Ja wiem, że Pan szybko podał ten salamandrę, ale to głównie może dlatego, że... Wiesz, no kojarzymy, salamandra to jest coś, co żyje w Polsce pod ochroną, wszyscy znamy, a jaki jeszcze, coś ty żeś wymyślił? Jaka jest jeszcze jedna nazwa z czterema A? No co ty? O Jezu, Marcinku, nikt nie będzie wiedział, zadzwonił pan, powiedział salamandrę, może pan jedyny miał w ogóle odpowiedź z tymi czterema A, nie dręczmy państwa. Dobrze, 100 zł więcej, podaj 100 zł do wygrania, czyli większa nagroda. Dawaj bonusa, Marcinku, skoro jeszcze na dodatek przyznałeś, że jest to dla ekspertów, to dawaj bonusa. Najwyższa pora, żebyśmy tutaj troszeczkę Państwu wsypnęli kasą.
No, zobaczymy, ile dostaniemy tego bonu siwa. Marcinku, powiedz mi, o jakie zwierzę chodzi, bo ja nie wiem, ja wiedziałam tylko tą salamandrę. 3000 zł nawet, proszę Państwa! Brawa dla reżysera! Brawa dla reżysera! 100 zł gwarantowane za poprawną odpowiedź, czyli jeszcze jedna nazwa zwierzęcia z 4 literami, a nie salamandra. Ale okazuje się, że jest jeszcze jedna nazwa. I 2900 bonus, o który będzie dodatkowa gra. 5 pytań w ciągu 30 sekund. Wczoraj chyba prawie, że na ostatnim pytaniu pan się dopiero zaciął i naprawdę niewiele brakowało. Takie proste pytanka. Dzisiaj to samo. Proszę Państwa, naprawdę ktoś ma szansę te pieniądze wygrać. Także skupcie się, skoncentrujcie. Nawet 3000 zł. Idę do reżysera dowiedzieć się, o jakie zwierzę chodzi. Zaraz do Państwa wracam. Dobrze? Powiem Państwu szczerze, że się podłamałam. O Jezu, bo znaczy ja wiedziałam, że jest salamandra. Wiedziałam, że jest salamandra i wiedziałam, że to ktoś będzie wiedział. Właśnie ze względu na to, że wszyscy się w szkole uczyliśmy, czy na biologii, czy na geografii Polski, uczyliśmy się o tej salamandrze. To jest zwierzę pod ochroną, charakterystyczne z tymi żółtymi plamkami. Natomiast w tej chwili to, co on mi powiedział, że to zwierzę, które jeszcze jedno ma, to jest druga z dwóch tylko nazw zwierząt z 4 literami A, to jest zwierzę, jesteś tam? To jest zwierzę takie egzotyczne i nie ma go w Polsce, także nie miał szansy ktoś go u nas raczej zobaczyć. I też no nie sądzę, żebyśmy jakoś właśnie, to nie jest jak salamandra. Salamandra przez to, że jest chroniona w naszym kraju, to wszyscy znamy, a to niekoniecznie, naprawdę, może ktoś w ogóle nie znać tej nazwy. Marcinku, ja uważam, że powinniśmy anulować tę rundę, powiedzieć Państwu, o co chodzi i lecieć dalej, póki jest czas. Nie zgadną Państwo tego, Marcinku. Nie odgadną Państwo tego. Jest za mało ludzi przed telewizorem, żebyśmy trafili na kogoś, kto to skojarzy. Oprócz salamandry jest tylko jedna jeszcze nazwa zwierzęcia z 4 literami A. Ja naprawdę uważam, że to super, że Państwo tak szybko tę salamandrę podali. Super, proszę Państwa, czasami z tą grą, z tym pytaniem czekałam naprawdę bardzo dużo, zanim ktoś sobie o tej salamandrze przypomniał. Ale widzę, że niektórzy sobie przypomnieli, pamiętają. I bardzo dobrze, super, i na tym powinniśmy byli skończyć. Tymczasem pomysł szalony Marcinka, żeby jeszcze z Państwa wydusić jedną nazwę z 4 A. Jedyna zaleta tego pomysłu to to, że od razu sypnął groszem. Marcinku, to co, kończymy? Proszę Cię, może póki czas, zrezygnujmy z tej rundy, dobrze? Kochany. No nie, on nie. Ale słuchaj, no to nie, no to weź, no to zrób coś, żebyśmy jakoś Państwu pomogli, bo naprawdę ja mam ogromne obawy co do tego, czy ktoś to będzie wiedział. Naprawdę. Obawiam się, że nie będą ludzie wiedzieli. On powiedział, że na chwileczkę da taką podpowiedź.
że może dzięki tej podpowiedzi ktoś skojarzy. Jezus Maria, jaka to jest długa nazwa. Jedenastoliterowa nazwa. Rzeczywiście 4A są. 4A są. Wkleił te 4 litery A w tę nazwę, żeby chyba udowodnić, że... Ała. Jest jeszcze to ły. Ała. Ała, a. Nie wiem, czy się uda, proszę Państwa. Naprawdę nie wiem. Marcinku, może pierwszą literkę byś podał, co? Ja tutaj w międzyczasie patrzę na te nasze... Na te nasze pieniążki powyciągane. Właśnie to, że wczoraj... Daj pierwszą literę. Jak nie dasz pierwszej litery, to nikt ci tego nie odgadnie na podstawie, wiesz, tylu pustych miejsc. Marcinku. Nie ma punktu zaczepienia. No, jeśli nie dasz tej pierwszej litery, to nikt nie skojarzy. To jest taka strasznie długa nazwa. I jeszcze jedna, jedyna, która została z tymi czterema literami, a nie odgadną ludzie. To nie jest takie zwierzę charakterystyczne dla nas, jak salamandra. Salamandry naprawdę chciał, nie chciał. Wszyscy gdzieś tam poznajemy tę nazwę. Dowiadujemy się, że jest coś takiego jak salamandra w szkole. Biologia, geografia, bo to jest pod ochroną zwierzę w Polsce. Dlatego wszyscy gdzieś tam mamy to zdjęcie takiej jaszczureczki z tym żółtymi kropeczkami jakoś tam wpisane w głowę. I ta salamandra, cieszy się, że właśnie tak szybko ktoś z Państwa znalazł, ale okazuje się, że Marcinek miał dla nas jeszcze większe wyzwanie i zna jeszcze jedno zwierzę, bo są tylko dwie nazwy. Tylko dwie nazwy zwierząt z czterema A po polsku. Salamandra i jeszcze jedna. Z tym, że to drugie zwierzę w ogóle nie żyje w Polsce, to jest egzotyczne zwierzę. Egzotyczne zwierzę o strasznie długiej nazwie. Marcinku. To jest zbyt egzotyczne zwierzę, żeby Państwo znali. Naprawdę, gdyby to było takie jak salamandra, zwierzę, wiesz, żyjące w Polsce, to bym nie miała obaw, ale tego zwierzęcia nie ma w Polsce. Naprawdę. Naprawdę, nikt nie odgadnie z takiego zapisu. Nie odgadną ludzie. Daj 5000. Jak nie chcesz dać pierwszej litery, to daj mi 5000. Ja muszę tutaj przyciągnąć uwagę większej ilości osób. Marcinku, naprawdę, to nie... Na ten ostatni moment, dobrze? Proszę Państwa, jestem w takiej, no przynajmniej tyle, dałbym 5000 zł, ale jestem trochę w takiej kropce, bo zaskoczył mnie reżyser, naprawdę. Najpierw Pan mnie zaskoczył tym, że Pan tak szybciutko znalazł ten salamandry. Ja czasami, zanim przy takiej grze dowiedziałam się o tej salamandrze od Państwa, to w ogóle całe długie minuty programu mijały, a tymczasem widzę, że może to Pan stały gracz, czy ktoś sobie zapamiętał, że jest takie zwierzę salamandra, ale właśnie z tą salamandrą nie miałabym wątpliwości, że ktoś będzie znał, bo tę nazwę poznajemy właśnie w szkole, chciał, nie chciał. Chyba, że ktoś w ogóle nie chodził do szkoły podstawowej, ale jeśli ktoś tam na ogół trzeba się pojawić, nie mówię, że skończyć i zdać, ale pojawić się trzeba. Chociaż nie wiem, jak to jest w dzisiejszych czasach, tam jakieś są teraz toki indywidualne, nauczanie w domu, jakieś kompletne szaleństwa, no ale za moich czasów trzeba było być w szkole. I właśnie ten salamandrę to pamiętam ze szkoły, to jest wbite gdzieś w podświadomość, to zdjęcie takiej czarnej jaszczurki z tymi żółtymi plamkami, salamandra pod ochroną, tak? Może nigdy nie widzieliśmy jej na żywo, ale to zdjęcie z szkoły każdy pamięta, więc nie miałabym wątpliwości, gdybyśmy tej salamandry szukali, że w końcu ktoś wymyśli, ale tu przy tej drugiej nazwie, bo są tylko dwie nazwy w języku polskim, tylko dwie nazwy zwierząt z czterema A. Tylko dwie. Jedną Państwo podaliście tę salamandrę, którą wszyscy znają.
A jest jeszcze jedna nazwa i obawiam się, że tej nazwy po prostu nikt nie zna, bo jest to jakieś egzotyczne zwierzę, którego w Polsce nie spotkamy. Nie wiem, czy ktoś to skojarzy. Proszę Państwa, jest to taka no, specjalna runda tej gry, naprawdę specjalna. Nigdy nie graliśmy tej gry, nie szukaliśmy nazwy zwierzęcia. Właśnie, że okazuje się, że jest jeszcze jedna. Ja byłam szczęśliwa do tej pory, że ktoś znalazł salamandrę, a teraz zmuszamy Państwa naprawdę do gigantycznego wysiłku intelektualnego, bo jest tylko jedno zwierzę oprócz salamandry, jest tylko jedno. I tutaj on nam niby dał jakąś taką pomoc, ale to nie jest żadna pomoc, nawet nie ma pierwszej litery. Jaki punkt zaczepienia? Tak to by człowiek szukał w encyklopedii, czy w internecie by szukał. Co możemy wiedzieć? No, że są 4A, to tyle wiedzieliśmy z polecenia. No ły, to ły dostaliśmy jeszcze. Jaka strasznie długa nazwa. Proszę Państwa, kombinujcie, kombinujcie. Nawet zastanawiam, bo proszę Państwa, jeszcze na dodatek to zwierzę żyje w ogóle gdzieś pod wodą, także naprawdę nawet tam nie zaglądamy, bo tak, no nie wiem, jakiś tam tygrys, czy lew to w zoo, czy na zdjęciu, czy nie wiem, moje malutkie dziecko też już ma jakieś tam książeczki, gdzie jest jakiś lew, małpa, też egzotyczne zwierzę, a już 2,5 latka wie, jak wygląda, ale to w życiu, no po prostu to nie jest jakieś takie spektakularne zwierzę. Gdzieś tam żyje sobie w głębinach, w ogóle nie ma szansy natknąć się na to. Naprawdę, to mnie bardzo martwi, bo obawiam się, że naprawdę nikomu się nie uda tego rozwiązać. Dobrze, kochani, mamy pierwszy raz w dzisiejszym programie taki naprawdę duży ten bonus, duże pieniądze, nawet 5000 zł ktoś może wygrać. Natomiast naprawdę ja nie będę długo czekać, bo po prostu mam bardzo duże obawy, czy komuś uda się, czy ktoś w ogóle miał szansę tę nazwę poznać. To jest bardzo trudna nazwa, bardzo dziwne zwierzę, sądzę, że większość osób w ogóle o nim nie słyszała. Może ktoś słyszał, ale nawet nie ma pojęcia, jak wygląda. To nie jest takie egzotyczne, spektakularne zwierzę jak tygrys, czy lew, czy goryl, co każdy z nas gdzieś widział w książeczce, chociaż już nie wspomnę, w zoo, jeśli się wybrał. Ale to żyje gdzieś w morzu, gdzieś tam w ogóle, nie wiem, może ktoś jest jakimś nurkiem czy coś, to może gdzieś spotkał, ale no to ile takich ludzi jest? A jest dzisiaj taki piękny dzień. Nie ma ludzi w ogóle w domu. To jakim cudem ja mam trafić na jakiegoś nurka głębinowego, który spotkał się z jakimś egzotycznym zwierzęciem, nie wiadomo gdzie. Wiesz co, Marcinku, skoro to jest taka ostatnia szansa i będziemy się z tą zagadką żegnać, bo się z nią pożegnamy, jeśli nie usłyszę od Państwa wkrótce odpowiedzi. Jest jedno jedyne zwierzę w tym momencie, jedno jedyne, które ma 4 litery A, jedno jedyne. Ta salamandra, tę salamandrę jestem z Państwa bardzo dumna, bo bardzo szybko mi Pan podał. Szybko Pan ją odnalazł w pamięci, nie czekałam na tę odpowiedź, także super. Ale Marcinek przypomniał sobie, że jest jeszcze jedno, to już ostatnie zwierzę z 4 A, po polsku, i wygrzebał z głębin jakiś. 5000 zł można wygrać. Marcinku, 7 miałeś dać. Daj 7. Naprawdę, na ten ostatni moment, bo nie będziemy długo czekać na zwycięzcę. Mam tutaj... Więc mam nadzieję, ktoś sobie dzisiaj może to... Brawo! Brawa, proszę Państwa, mamy 7000 zł. Brawo! Naprawdę to jest bardzo dużo pieniędzy i bardzo się cieszę, że no przynajmniej to zawdzięczam tej zagadce, że mogę Państwu zaproponować taką kwotę. Może ktoś zechce pojechać do jakiegoś egzotycznego kraju i spróbować zobaczyć to zwierzę, ale naprawdę nie polecam, bo w jakichś głębinach, wcale nie fajne zwierzę, nie no, nic jakoś specjalnie ciekawego. Nie chcielibyśmy chyba to zwierzęcia spotkać, naprawdę. Przedziwna nazwa, proszę Państwa. No nic, chwileczkę jeszcze poczekam, to jest taka ostatnia szansa dla tej zagadki. Na ogół
jeśli szukamy właśnie tych nazw zwierząt, jeśli dochodziliśmy w ogóle do rundy z czterema literami A, która jest właśnie najtrudniejszą rundą tej zagadki, to często właśnie wiedziałam, że jest ta salamandra i wiedziałam, że kogoś znajdę, kto tę salamandrę zna, ale często i tak długo czekałam na odpowiedź salamandra. Dzisiaj widocznie ktoś, kto może zapamiętał sobie, że taka salamandra istnieje. Bardzo szybciutko pan trafił do studia, od razu właściwie w momencie, jak rozpoczęłam tę czwartą rundę i podał tę salamandrę. To Marcinek przypomniał sobie, że jest jeszcze jedna nazwa. Jeszcze jedna nazwa zwierzęcia z czterema literami A. Aż wyszłam do niego, aż wyszłam do reżyserki spytać się, o co w ogóle chodzi, że przecież jest tylko salamandra, nie ma innej nazwy z czterema A. Rzeczywiście jest, tylko powiem Państwu szczerze, no to jest szaleństwo liczyć na to, że ktoś będzie ją znał. Taki tutaj zapis dostaliśmy. Ten zapis nic nie pomaga, nic nie ułatwia, bo nawet nie ma pierwszej litery. Jak mamy odgadnąć? Na podstawie tego, że jest tak strasznie dużo pustych pól i a. No to ły, jest to ły gdzieś tam. Ała, ale z czym to się kojarzy? Mała, stała. No, marnie to widzę. Nie dziwię się, że tak łatwo się zgodził dać 7000 zł, bo sądzę, że myślę, że nikt z Państwa po prostu tej odpowiedzi nie pozna, nie przypomni sobie. Jeszcze chwileczkę czekam. No, chciałabym, żebyście mieli szansę, nie wiem, czy tam do kogoś zadzwonić, czy pogrzebać w internecie, czy w encyklopedii, czy w książce dziecka do biologii, czy tam do geografii. Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, czy w szkole da się tę nazwę poznać, bo to nie jest jakieś takie spektakularne zwierzę, które, no nie wiem, słoń, żyrafa, coś takiego, co każdy powinien znać. Naprawdę spokojnie można całe życie przeżyć, nie znając tej nazwy. To nie jest nic, kurczę, nic ciekawego. No ale w związku z tym właśnie, w związku z tym wszystkim, te wszystkie fakty, o których mówię, z kolei dają nam prawo dać Państwu taką propozycję nagrody dużą. Dlatego jeszcze się nie buntuję, tylko czekam, bo a nuż się komuś uda przypomnieć, a nuż ktoś gdzieś trafił na tę nazwę. Najgorsze jest to, że została tylko jedna jedyna nazwa z czterema A. To nie jest tak, że teraz gramy rundę, dowolna nazwa zwierzęcia z czterema literami A. Była salamandra i to wiedziałam, że ktoś odgadnie. A nie, naprawdę aż się zaskoczyło mnie to, że w ogóle jest jeszcze jedna nazwa z czterema literami A, jeszcze jedna nazwa zwierzęcia. Sens czekać naprawdę. No dobrze, poczekam, bo napiję się. Ajajajajaj. Mogę powiedzieć? No, mówiłam, że w otchłaniach, jakichś tam w głębinach, że nurka bym musiała spotkać przed telewizorem, zastać, żeby wiedział. W wodzie żyje. Dlatego, proszę Państwa, troszkę nikła szansa, żeby ktoś się na to natknął. Bo, nie wiem, to by trzeba było jechać do jakiegoś egzotycznego kraju i jeszcze włożyć głowę pod wodę, żeby to spotkać. Naprawdę, i to też trzeba byłoby mieć dużo farta lub nie farta, żeby na to trafić. Naprawdę, to nie jest zwierzę, o którym... O, ja się tak zastanawiam. Ja zrobiłam ten kurs nurkowy, taki jestem nurkiem, dlatego tę nazwę gdzieś w swoim życiu, no natknęłam się na nią, bo jak się uczy tam tych rzeczy właśnie jak nurkować, to też troszkę się uczy o tych różnych zwierzętach morskich, ale tym bardziej, proszę Państwa, jak on mi powiedział, że o to zwierzę chodzi, to się podłamałam, bo naprawdę, no trzeba by, nie wiem, jakiś właśnie specjalistyczny kurs, prawda, nurkowy. I to też, no, naprawdę nie wiem, czy jest szansa, żebyśmy kogokolwiek zastali dzisiaj w domu, kto by to miał wiedzieć. Bardzo specjalistyczne zwierzę, bardzo specjalistyczne w tym momencie jest to etap.
ja jestem za tym, żeby kończyć tę zagadkę. I to naprawdę, im szybciej, tym lepiej, bo mamy, jak widać, dużo pieniędzy do wydania. Jeszcze mamy szansę to 7 tysięcy rozdać przy kolejnych zagadkach, mniej trudnych, może w mniejszych partiach, może mniejsze kwoty, ale mamy szansę rozdać te pieniądze, tylko no dajmy zagadkę, którą ktoś ma szansę rozwiązać, naprawdę. Gdyby to była ta salamandra, gdybyśmy zaczęli właśnie tę rundę, w której poszukujemy nazwy zwierzęcia z 4 literami A i nie bylibyście Państwo w stanie znaleźć tej salamandry, to bym czekała nawet spokojnie, bo wiedziałabym, że prędzej czy później ktoś się znajdzie, kto sobie przypomni ze szkoły, ale nie to zwierzę, o tym zwierzęciu, jeśli ktoś, nie wiem, nie jest płetwonurkiem, nie uczył się właśnie o tych podwodnych różnych stworach, to naprawdę nie ma szansy znać tej nazwy. Skąd? Po co? To nie jest zwierzę, które w bajkach występuje Disneya. No nie. To nie jest król lew. To? No szczerze mówiąc nawet nie pamiętam. Ja pamiętam z małej syrenki, wiesz, rybkę i mewę i kraba. A przerabiam, że się tak wyrażę, małą syrenkę obecnie, chociaż rządzi Śnieżka, Kopciuszek i śpiąca królewna. Marcinku, ja poczekam chwileczkę jeszcze, wiesz, jeszcze chwileczkę poczekajmy, bo jednak nie ukrywam, że to 7 tysięcy złotych, no to jest ogromna zachęta, żeby jednak dać Państwu szansę. Tylko obawiam się, że w taki dzień, kiedy jest, nie wiem, może 3 osoby są przed telewizorem, no ze 4, bo 4 osoby rozwiązały nam zagadki. Witam Państwa, jesteśmy w gronie Was 4, ja 5, Marcinek i Kuba. To nie za dużo nas jest dzisiaj. I obawiam się, że w tak niewielkim gronie szansa, że ktoś zna tę nazwę, jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo bliska zeru. To nie jest zwierzę, które musimy znać, to nie jest zwierzę, które powinniśmy znać, to nie jest zwierzę, które mamy szansę w normalnym życiu spotkać, zobaczyć. No nie zobaczysz w Warszawie, Krakowie czy nawet w Gdańsku, nie zobaczysz raczej, no nie wyjdziesz na dwór i nie spotkasz. Kurczę, w dzisiejszych czasach ciężko krowę spotkać, a co dopiero jakieś takie wymyślne, przedziwne zwierzę, które gdzieś w otchłaniach jakichś morskich żyje. Proszę Państwa, Marcinku, to jest szalone, że my w ogóle na to czekamy, naprawdę. Ja nie wiem, na jakiej podstawie ty sądzisz, że ktoś ma to wiedzieć, naprawdę. Mnie tylko korci, żeby jeszcze chwilkę poczekać, bo powtarzam, jakiś cud może gdzieś ktoś trafił na drodze swojej w życiu, jakoś tę nazwę zaciekawiła go, nie wiem, może jakiś program taki biologiczny obejrzał w telewizji, nie wiem, mój tata to łupie te programy o tych różnych zwierzątkach. Całe swoje życie pamiętam, że nie wiem, niedziela po południu, Krystyna Czubówna i lecimy tam jakieś sawanny i inne morskie historie, także może ktoś też ma taką pasję, że tam ogląda te programy różne takie o tych zwierzętach różnych. Tylko, że nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy pamiętam jakiś taki film właśnie o rybach, o jakimś tym świecie podwodnym, żółwie, ale czy tam się pojawiło, to też jakaś meduza się pojawia, rekin, no to jest takie, prawda, zwierzę wieloryb, delfin, to są takie te morskie podwodne zwierzęta, o których robi się nawet te właśnie filmy przyrodnicze, a to jest takie, no, jakieś takie niespektakularne zwierzę, nic pięknego. Nie wiem, proszę Państwa, naprawdę nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy warto czekać dalej. Może podyktuję numer, dobrze? Kochani, nadzieja umiera ostatnia i to jest program na żywo. Nie wiem, kto ogląda go w tej chwili. Nie wiem, kto ma w tej chwili włączony telewizor na
Tele5 i śledzi, co się tutaj u nas dzieje. Naprawdę przez przypadek mógł ktoś trafić na nasz program. Może ktoś to właśnie to zwierzę zna, tę nazwę. Słuchaj, nie czekaj. Ja wiem, że może nigdy w życiu nie brałeś udziału w naszym programie, może przez przypadek trafiłeś, może dziwisz się, co tu się dzieje. Jeśli kojarzysz tę nazwę, bo szukamy nazwy zwierzęcia, ostatni, bo są dwie nazwy zwierzęcia z czterema literami A. Pierwsza to była salamandra, ktoś już ją odnalazł i wygrał za to pieniądze. Jest jeszcze jedna, tylko że bardzo mało znana, bardzo mało znana. Jeśli kojarzysz, o co chodzi, tu jest taki zarys tej nazwy. Nie podaliśmy, niestety reżyser nie podał zbyt wielu liter poza tymi A, co już wiedzieliśmy, że są cztery A. Także obawiam się, że nikt nie zna tej nazwy. Może właśnie poza jedną osobą. Proszę wziąć do ręki telefon. Proszę spróbować sobie to 7000 wygrać. Na pewno nie będziesz żałować, jeśli ci się uda. Nie będziesz żałować. Zobacz, może przez przypadek wygrasz sobie 7000 zł dzisiaj. Warto spróbować. Wziąć telefon, wykręcić numer. Nawet jeden jedyny raz w życiu. A przy takiej zagadce to naprawdę nie masz konkurencji, bo kto może znać to zwierzę? Proszę państwa, kto? No, tak... Naprawdę tak patrząc na to realnie, kto? Też no, nasz kraj jest wielki, szeroki, ktoś mieszka sobie gdzieś tam, nie wiem, na wsi pod Białymstokiem, nigdy stamtąd nie wyjechał, nie interesuje go, co tam się gdziekolwiek indziej dzieje, jest szczęśliwy u siebie w domu, w swoim obejściu, po prostu i ma teraz włączony telewizor, jak ma szansę znać to zwierzę, jak? No gdzie poznać? To nawet to w szkole o tym nie mówią. No to nie jest salamandra, co każdy powinien wiedzieć ze szkoły podstawowej. No tak, proszę państwa, no spójrzmy na to realnie, naprawdę. Jak gdyby nie to, że nie wiem, tam kiedyś w życiu no miałam tę pasję, że chciałam nurkować, to zrobiłam ten kurs i na tym kursie się tam różnych tych zwierząt podwodnych uczę. Ale to jakiś zbieg okoliczności, prawda, że akurat ten kurs, akurat gdzieś to było i gdzieś tam kojarzę. No, mieliśmy wykręcić numer telefonu. W każdym razie, proszę państwa, jeśli jest jedna osoba, która zna odpowiedź, proszę wziąć do ręki telefon komórkowy czy stacjonarny, tutaj już nie ma wielkiej różnicy, tylko koniecznie spróbować do mnie przedzwonić. Spróbujmy te 7000 rozdać, wy spróbujcie sobie wygrać, dobrze? Bo szkoda pieniędzy, które się już pojawiły na tym tutaj naszym liczniku nagrodowym. Niech ktoś spróbuje. Dyktuję numer. Uwaga. Gotowi? Gotowy? Gotowa? Jeśli to jest jedna osoba, spróbujmy. Może za chwileczkę usłyszymy się na antenie. 704 304 304. Wykręciłeś? Wykręciłeś albo wykręciłaś? Może jeszcze jakaś dziewczyna, taka jak ja, Marines, siedzi przed telewizorem, też nie wiem, różne dziwne miała hobby, też może nurkowała. Nie tylko faceci się takimi rzeczami zajmują. Bynajmniej, jak widać. Sobie myślę, że jeszcze może rybak. Rybak mógłby znać to, bo jednak rybak musi coś tam wiedzieć o tym świecie podwodnym, prawda? Gdzie, żeby wiedzieć, gdzie złowić, co złowić, kiedy złowić, no to coś tam trzeba wiedzieć. Nie tylko, że jest dorsz, ale jeszcze tam może o innych też tych zwierzątkach podwodnych ktoś wie coś. Podwodne i egzotyczne. W Bałtyku raczej nie sądzę, żeby można było spotkać, chociaż przyznam, że nie wiem, bo powtarzam, tak mało wiem na temat tego zwierzęcia, no gdzieś tylko kojarzę tę nazwę, mówię, jak przez mgłę z tego kursu dla nurków, co też 100 lat temu robiłam, więc... Pff.
Wystarczy jedna osoba, żeby wszystko dobrze się skończyło. Proszę Państwa, tylko przy takiej trudnej zagadce, no naprawdę, jeśli jest jedna osoba, która zna rozwiązanie, to jest cud. A żeby jeszcze ta osoba trafiła do studia i wygrała pieniądze, to też no, trzeba po prostu spróbować tu trafić. Czy raz, jeśli raz wykręciłeś numer telefonu, nie trafiłeś na otwartą linię, naprawdę warto spróbować raz jeszcze, bo jak ty się nie dostaniesz tutaj, to kto się ma dostać, jak reszta osób nie zna odpowiedzi? A troszkę już nas czas goni. Jak widzicie, wyświetla się tutaj ten komunikat, że kończymy zagadkę i bardzo byśmy chcieli, żeby rzeczywiście ta zagadka się już kończyła. Już, to dosłownie w każdej chwili spodziewam się telefonu od zwycięzcy. Nawet 7000 zł można wygrać. Uwaga! Kochany, nie wyświetlaj mi teraz rozwiązania, bo on teraz jest gotowy, on teraz panikuje, mówi: Anka, nikt nie wie, masz rację, przesadziłem, tego ludzie nie będą wiedzieli, to nie jest salamandra, która jest pod ochroną w Polsce i każdy tę nazwę poznał w szkole. Mhm. Czyli do 12 mogę poczekać, do 12 mogę poczekać na zwycięzcę. Czy znajdę kogoś, kto kojarzy tę nazwę? Nazwa zwierzęcia, w której są cztery litery A, ale to jest ostatnia nazwa w języku polskim, jaka istnieje. Są dwie, salamandra i właśnie jeszcze jedna ta. Ta, ale no, to trzeba wiedzieć, tego nie da się tego wymyślić, to trzeba po prostu wiedzieć. I pytanie, czy trafiłam na kogoś przed telewizorem, kto w ogóle tę nazwę miał szansę kiedykolwiek poznać. To nie jest zwierzę, które występuje, nie wiem, w bajkach Disneya, prawda? To nie jest, nie wiem, król lew. No nie, nie, proszę Państwa, to jest zwierzę, które żyje gdzieś w otchłaniach morskich. W życiu na niej nie trafiliśmy, nie trafimy. Niech se żyje tam gdzieś w pokoju, w ciemnościach i tam nie wadzi. Naprawdę nie wiem, czy bym chciała je spotkać. Pytanie, czy ktoś kojarzy tę nazwę? Może ktoś skądś, z zoo jakiegoś? Może ktoś oglądał jakiś film przyrodniczy i trafił na tę nazwę? Czy jest ktoś taki przed telewizorem w tej chwili? Jedna osoba wystarczy, żeby trafić do studia, podać odpowiedź i spróbować wygrać 7000 zł. Tylko że do 12:00 tutaj wyświetla się zegar i do 12:00 musimy się z tym obrobić. Do 12:00 musimy tę zagadkę skończyć. To jest zbyt egzotyczna zagadka i zbyt mało jest odpowiedzi i zbyt mała szansa, żeby ktoś wiedział, żebyśmy ryzykowali czekanie dalej. Z salamandrą bym czekała, bo to każdy z nas musi wiedzieć o salamandrze. Musi, jeśli tylko chodził do szkoły podstawowej, to o salamandrze na pewno tam słyszał, na biologii albo na geografii. Jest to jedno z takich zwierząt pod ochroną. W Polsce każdy widział zdjęcie jaszczurki z tymi żółtymi plamkami. Z tym bym nie czekała. Nie będę czekała. Do 12:00. Do 12:00, proszę Państwa, to są 2,5 minuty do 12:00. Do 12:00 musimy spróbować to zakończyć. Naprawdę. Zapraszam serdecznie. To jest nawet 7000 zł. Do 12:00. Chciałam tylko przypomnieć, jak wyglądają duże pieniądze, bo może ktoś chciałby zobaczyć, jakie to są możliwości. Duże. Do kieszeni ani do portfelika się to nie zmieści. Trzeba będzie podzielić na parę kupeczek. Część może gdzieś schować i to dobrze. Uwaga! 2 minutki, jeszcze jest szansa. Jeśli jest chociaż jedna osoba przed telewizorem, która wie o jakie zwierzę chodzi, o jaką nazwę, zapraszam do telefonu, nie czekajcie nawet na tą 12:00, nie ma takiej potrzeby. Naprawdę, im wcześniej to skończymy, tym lepiej, bo mój niepokój rośnie. Przy salamandrze wiedziałabym, że ktoś znajdzie, wiedziałabym, to można by było czekać, bo na pewno by ktoś wiedział. Tu naprawdę nie wiem, czy mamy szansę trafić na kogoś, kto tę nazwę miał szansę w życiu w ogóle poznać. To nie jest zwierzę, które wszyscy musimy znać. Jest tylko jedno jedyne jeszcze z 4 A. Poza salamandrą i tym nie ma nic więcej. To jest bardzo trudne, no ale jak widać, dzięki temu mamy aż 7000 zł w nagrodzie możliwe do wygrania. I minutkę do 12:00. Proszę Państwa, o 12:00 mamy taki tutaj układ, że powinniśmy zacząć nowe zagadki. Także dzisiaj naprawdę nie będę napierać, żeby przedłużać. Chciałabym do 12:00 znaleźć zwycięzcę. Ała, długa nazwa.
długa nazwa, cztery litery, a niestety na pierwszą literę nie mamy co liczyć, bo po prostu też ta nagroda jest naprawdę wyjątkowo duża, więc... Ktoś musi na tej podstawie się domyślić. Ojej, pół minutki zostało, proszę Państwa. 20 sekund. Dziesięć. Dziewięć. Osiem. Znajdzie się ktoś? Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uwaga. Uwaga. 704-304-304. Jedna osoba, ale teraz. Poczekaj, poczekaj, podyktuję jeszcze raz numer, dobrze? Jeśli jest chociaż jedna osoba, która kojarzy tę nazwę, naprawdę warto spróbować. To jest ostatnia szansa dla tej zagadki. Jak brzmi ta nazwa? Wykręć numer, traf na antenę, spróbuj wygrać 7000. 704-304-304. Jeszcze chwilkę czekam. Aja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 j
Usłyszę kogoś? Jeszcze raz spróbuj wykręcić numer. Spróbuj jeszcze raz. Szkoda mi tych 7000 złotych. Szkoda mi, bo naprawdę ktoś to ma ogromną szansę wygrać, tylko... Czy ktoś napotkał się z tą nazwą? Jedna osoba. Słyszałeś kiedyś taką nazwę? Może nawet nie wiesz, jak wygląda to zwierzę, ale słyszałeś, czy domyślasz się jakoś tej nazwy?
Proszę cię, nie wyświetlaj mi jeszcze, nie wyświetlaj mi jeszcze. Poczekaj jeszcze sekundkę, ja jeszcze raz podyktuję, dobrze? A nuż właśnie wrócił do domu ktoś, kto może zna tę nazwę, może sobie przypomni tak szybciutko. Proszę się pospieszyć, dobrze? Bo naprawdę powinnam już tę zagadkę zmienić. Ja po prostu nie wierzę w to, że ktoś może tę nazwę znać, że trafimy na kogoś, kto ją kojarzy. To jest bardzo specyficzne zwierzę, mało znane, mało spektakularne. To nie jest król lew, ani żyrafa, ani hipopotam. To jest jakieś zwierzę, które żyje gdzieś w głębinach. Nigdy na nie nie trafiliśmy, nigdy nie trafimy. Chyba że ktoś, mówi jakimś cudem, może jakiś film przyrodniczy oglądał, gdzie to się pojawiło, ta nazwa. Ale jaka szansa, że ktoś taki jest właśnie w tej chwili przed telewizorem i wie? Właśnie gdyby to była salamandra, gdybyśmy czekali na odpowiedź salamandra, ja bym była pewna, że znajdę kogoś, kto sobie w końcu przypomni. A z tym zwierzęciem mam ogromne wątpliwości, czy znajdzie się chociaż jedna osoba. To nie jest zwierzę, które mamy obowiązek znać. Nie. To nie jest słoń, to nie jest nosorożec. To nie jest, nie wiem, antylopa. No nie, proszę Państwa, to jest jakieś zwierzę, które większość z nas, nawet jeśli by usłyszała nazwę, to pewno nigdy nie słyszała, a i nawet jeśli skojarzy nazwę, to nawet myślę, żeby nie potrafiła, nie wiem, naszkicować czy powiedzieć, jak to wygląda. Rzeczywiście, i to jest tylko jedna, jedyna nazwa, która została z czterema A. To jest najgorsze, bo szukamy tutaj zwierząt, bo z jednym A, z dwiema A, z trzema A, z czterema A i pięknie się panu udało znaleźć tą salamandrę tak szybciutko. To sobie przypomniał, że jest jeszcze jedno. Ale to tego nikt nie będzie znał. Tego zwierzęcia nikt nie będzie znał. I to jest tylko jedyna nazwa, która została z czterema A. Jak ja mam wierzyć w to, że zastanę kogoś w domu, spotkam kogoś, trafi ktoś na nasz program właśnie w tej sekundzie, kto będzie wiedział. Ale jest 7000 zł nawet możliwe do wygrania, więc jeszcze tak czekam, powinniśmy zmienić tę zagadkę. Daj mi 7 chwil chociaż. 7000, 7 chwil. Wracają ludzie koło 12 do domu, zwłaszcza w taki upał. Wszyscy tam trąbią w telewizji, żeby w południe nie być na słońcu, wrócić, jeśli można schować się do cienia. Może mam nadzieję, Państwo skorzystaliście z tej porady i ktoś wróci do domu, włączy telewizor i akurat trafię na kogoś, kto z jakichś przyczyn tę nazwę gdzieś w swoim życiu napotkał. To jest, on tutaj wyrysował, taki zarys zrobił tego wyrazu, ale bez pierwszej litery to jest nie do odczytania. Jakby była pierwsza litera, można by było znaleźć w encyklopedii, w internecie, ale tak, ała, a. Ała, a. Marcinek strasznie wierzy w Państwa. To nie jest to, że ja w Państwa nie wierzę, tylko ja nie uważam, że mamy obowiązek znać to zwierzę. Są zwierzęta, które mamy obowiązek znać. Salamandra. Mamy obowiązek, bo było w szkole. Było w szkole podstawowej na 100%. Pamiętam slajd, geografia, biologia, zwierzęta pod ochroną w Polsce, ciach, salamandra. I to zwierzę mamy obowiązek znać. Tego absolutnie nie mamy żadnego obowiązku znać. Absolutnie żadnego. To jest egzotyczne zwierzę, nie ma go w Polsce, żyje gdzieś w morskich głębinach. Jak mielibyśmy na nie trafić? Jak się dowiedzieć, poznać tę nazwę? Skąd? Naprawdę myślę, że większość osób nie zna tej nazwy. Naprawdę tak uważam. Też proszę Państwa, ja mówię, że no może jest szansa, że ktoś jakiś program przyrodniczy ogląda. No są tacy ludzie, którzy jakoś tam mają jakąś pasję, że te programy przyrodnicze oglądają. Teraz są całe te kanały przyrodnicze, to mój tata już w ogóle nie wychodzi z domu, tylko te kanały przyrodnicze non stop tam o kolejnym lwie, tygrysie, tam nie wiem kim tam jeszcze, rekinie. Ale to nawet to co ja przez pół życia gdzieś tam chciał, nie chciał, przy obiedzie musiałam patrzeć w niedzielę Krystyna Czubówna i atakujące tam antylopę, lwy, tygrysy rozszarpujące. To nawet ja nie przypominam sobie, że w jakimś z tych filmów gdzieś to zwierzę się pojawiło. To nie jest takie zwierzę, o którym się kręci filmy. Ono nawet nie wiem, czy da radę je spotkać. No nie wiem, mówię, ja to gdzieś tam na tym kursie nurkowym jako małolata, no żeby zdać ten egzamin, musiałam jakieś tam te zwierzęta ogarnąć. Ale jaka szansa, że trafiłam dzisiaj w taki gorący dzień. Nie ma ludzi w domach. Jaka szansa, że trafiłam na kogoś jeszcze, kto jakoś ma takie
nie wiem, miał szansę po prostu tę nazwę poznać. Naprawdę nikła szansa. Stąd może właśnie nagroda taka, aż nawet 7 tysięcy złotych. Co więcej, to jest taka sytuacja zero-jedynkowa. Jeśli ktoś nie zna, to nie ma szansy wymyślić innej nazwy z 4 A, bo inna to była salamandra, już została podana, ktoś już wygrał za nią pieniądze. I nie ma innej nazwy zwierzęcia z 4 A, jest tylko ta. 5 chwil jeszcze, proszę nie czekać do końca te odliczania, jeśli ktoś jeszcze tę nazwę kojarzy, poza mną i Marcinkiem. Naprawdę byłabym zdziwiona, ale bardzo pozytywnie, bardzo pozytywnie. Weź telefon, zadzwoń, spróbuj wygrać sobie pieniądze. Nie będziesz walczył tam z jakąś konkurencją przy poszukiwaniach otwartej linii. No weź tak na zdrowy rozum. No kto może znać to zwierzę i dlaczego, i po co, i skąd? To nie jest, kurczę, pierś kurczaka, kaczka albo baran z Rożna. No to jest po prostu bardzo specyficzne, nie do spotkania właściwie w normalnym życiu zwierzę. Naprawdę. Nie wiem, czy jest szansa. Nie wiem, czekamy, bo szkoda nam tych pieniędzy. Liczę na to, że może ktoś właśnie koło 12, że więcej osób może włączy telewizor, wróci do domu, odpocząć od tego upału, od słońca. Ktoś wraca z dzieckiem, żeby nakarmić. To nie jest zagadka niestety do rozwiązania w jakimś takim przelocie, więc no to musielibyśmy po prostu trafić na kogoś, kto wie. I teraz, gdyby było bardzo dużo ludzi przed telewizorem, gdyby to była, nie wiem, godzina 8 wieczorem, w zimowy, ciemny wieczór, ci wszyscy są w domu i mają włączony telewizor, to może byłaby szansa, że na kogoś takiego trafimy, kto to kojarzy. Ale jak widać, jak jest, każdy widzi. Wystarczy wyjrzeć przez okno, chyba cała Polska w pięknym słońcu, gorącu. Obawiam się, że nawet, bo mimo że mówią nam w telewizji, radzą, żebyśmy o tej 12 wracali do domu, to nie wiem, czy uda mi się zastać wystarczająco dużo osób, żeby trafić na kogoś, kto kojarzy nazwę tego zwierzęcia. Ostatnia już w języku polskim nazwa zwierzęcia z 4 A. Były dwie. Jedna to salamandra. Ktoś bardzo szybko nam podał tę odpowiedź. Jestem bardzo z Pana dumna, z Państwa. Super, wiecie. Nie poszła w las nauka, ale tego nie ma się jak nauczyć. O tym zwierzęciu nie mówi się w szkole. To nie jest ani polskie zwierzę, nie wiem, czy jest po jakąś ochroną, czy nie, nie wiem. Nawet nie wiem, czy bym potrafiła opisać, jak wygląda. Trzy chwile mam jeszcze na to, żeby znaleźć zwycięzcę. Proszę Państwa, dyktuję numer w takim razie, dobrze? Naprawdę wystarczy jedna osoba, która zna odpowiedź, weźmie telefon, może w każdej chwili trafić na otwartą linię. Tylko ja nie wiem, kto z Państwa może znać tę nazwę. Nie zadzwonię do Was, to Wy musicie spróbować. I tu naprawdę przy tak niewielkiej ilości graczy naprawdę warto spróbować ten drugi czy trzeci raz wykręcić mój numer, bo każdy taki raz to jest szansa, że trafisz do studia. A to z kolei to jest 7 tysięcy złotych możliwe do wygrania. Nie pożałujesz. A naprawdę można to wygrać. Naprawdę. No wyobraź sobie, sam pomyśl, czy dużo osób może znać to zwierzę? Jeśli ty znasz, to tym bardziej wiesz, jak to jest nieznane zwierzę. Trzy chwile, spróbujmy z tymi osobami, które mają rozwiązanie, dobrze? Spróbujmy, bo jest bardzo mało czasu, ta nadzieja we mnie powolutku umiera, ale jeszcze chwilkę czekam. Spróbujmy wykręcić numer z komórek, z telefonów stacjonarnych. Nawet jeszcze raz, warto. Dyktuję. 704-304-304. Ostatnia chwila. Ostatnia szansa. Jeśli ktoś
zna tę nazwę, to jest ostatnia szansa, żeby wziąć telefon i trafić do studia. Radzę, spróbuj, bo może taka okazja się nie powtórzy. Takie okoliczności, że jest tak ekspercka, zaawansowana zagadka. Naprawdę, jeśli znasz odpowiedź, gratuluję, jesteś super, naprawdę. Nie wiem, skąd mogłeś poznać takie słowo i takie zwierzę. Naprawdę nie wiem skąd, ale brawo, bo znaczy, że masz szeroką wiedzę. Proszę Państwa, 90% ludzi nie będzie znała tego zwierzęcia. No nie będzie, bo nie musi, bo nie mam szansy się o nim nic dowiedzieć, spotkać go, nie. Tylko cały czas jeszcze ciągle liczę na to, że może trafiłam na kogoś, kto przez jakiś zbieg okoliczności tę nazwę poznał. Jedna chwila i jeszcze możesz spróbować wygrać 7000 zł dzięki temu. To jest naprawdę poważna sytuacja, bo jeśli teraz zmienię grę, będzie to bardzo łatwa gra za bardzo małe pieniądze. Poczekaj. Zero to jeszcze jest cyferka. To jeszcze jest element odliczania. Poczekaj. Pospieszmy się, dobrze? Proszę Państwa, bo zaraz mi wyświetli odpowiedź i wtedy już nic nie będę mogła zrobić. Uwaga, kto zna rozwiązanie? Zwierzę z 4 literami A. Nie salamandra, a komórka, telefon stacjonarny. Próbujemy. 704, 304, 304. Kto zna? Kto wykręcił numer? Czy doczekam się telefonu? Minutkę. Daj mi jeszcze minutkę, proszę cię. To już nie dla tych Państwa, którzy bardzo by chcieli wygrać pieniądze, ale nie znają rozwiązania. To dla tych Państwa, którzy może znają rozwiązania, ale przed chwilą szukali jeszcze telefonu i nie mogli znaleźć, albo się okazało, że jest wyłączony. Trzeba było uruchomić, wpisać PIN. Dla Państwa czas. Wyświetli mi nazwę, to jest najgorsze. Wyświetli mi nazwę, wyświetli odpowiedź i wtedy jest po zawodach. Już nie mogę czekać. Wyświetlimy tę łatwą zagadeczkę za 100 zł, czy 50 zł nawet. Nie wiem, czy nie za 50, bo naprawdę coś prostego. Już nam zostało czasu tylko na coś prostego. 25 sekund, proszę Państwa. Mam nadzieję, że już ten telefon włączony, przygotowany. To nie ma na co czekać, dzwonimy. Czy wiesz, co to jest za nazwa? To nie salamandra. Salamandra już była. Za salamandrę już ktoś wygrał pieniądze. Uważaj, 10-9, szybciutko, kogo usłyszę w studio? Jak ten czas dobiegnie końca, kogoś muszę usłyszeć. 4-3, dzwonimy. 2-1, uwaga, 704-304-304, uwaga. Ajajajajajaj. Marcinek teraz do mnie ma pretensje, że nie dałam zmienić wcześniej, że prosiłam o dodatkowy czas. Ja mogę powiedzieć, że mam pretensje do Marcinka, że w ogóle kazał mi Państwa dręczyć tą rundą. Nie wiedziałam, o jakie zwierzę chodzi. Wiedziałam, że jest salamandra. Salamandrę ktoś nam szybko podał. To on sobie wymyślił, że jest jeszcze jedno ostatnie. No i tym sposobem dobrnęliśmy właśnie do końca programu. I nie mam tego głównego zwycięzcy. 4 osoby tutaj przy tej grze wygrały już pieniądze. Ale
mamy taką spektakularną nagrodę jeszcze na tym naszym wyświetlaczu. Nawet 7 tysięcy złotych ktoś może wygrać. I proszę Państwa, no nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać, że nie doszło do tej zmiany zagadki. Teraz byście mieli może dy, o, my, ułóż słowo z litery i 50 zł do wygrania. No ktoś by na pewno wygrał. Tylko czy to wystarczy? Mam nadzieję, że to hasło, że kończymy program, zmobilizuje kogoś. To bardzo często jest tak, że jest tam gdzieś ktoś, kto sobie siedzi, patrzy, zna odpowiedź i nie wiem, dlaczego nie spróbuje nawet do mnie zadzwonić. Może na ciebie właśnie czekamy. Może jesteś jedyną osobą, która zna tę nazwę. A może raz spróbowałeś, nie trafiłeś do studia, poddałeś się. Nie poddawaj się tak łatwo. Jest szansa, że jeszcze do końca programu zostały nam chwile. Jest szansa, że w tym czasie zarobisz nawet 7 tysięcy złotych. Czy naprawdę nie warto spróbować? Pod warunkiem, że znasz odpowiedź. Ja wiem, że są osoby, które by chętnie do mnie zadzwoniły, chętnie spróbowały 7 tysięcy wygrać, ale nie mają tego słowa. Wiem, że takich osób może być dużo. Proszę Państwa, zapraszam Was jutro o 11 tu do Tele 5. Będą inne zagadki, będą różne nagrody. Coś dla siebie znajdziecie, dobrze? Proszę nie dzwonić, jeśli ktoś nie zna tej nazwy zwierzęcia. Proszę nie dzwonić. Jest tylko jedna nazwa, która w tej chwili pasuje. Nie ma innej już nazwy w języku polskim zwierzęcia z 4 A. Była salamandra, ktoś już ją podał, zostało to. To nawet jest nie do spotkania w Polsce. To nawet nie jest do spotkania na lądzie. Czy jest szansa, że ktoś tę nazwę zna? Niewielka, ale do końca programu, do momentu jak ja tutaj jestem, nie wyświetliliśmy odpowiedzi albo ktoś jej nie podał, mam nadzieję, że ktoś ją zna. A każdy z Was, kto ją zna, ma szansę wygrać nawet 7 tysięcy złotych bez wielkiej walki. Proszę Państwa, na zdrowy rozum pomyślcie, kto może znać tę nazwę? Po co? Skąd? Nie ze szkoły. To nie jest salamandra, zwierzę pod ochroną w Polsce, co na biologii, geografii nas w szkole nauczyli. To nie jest takie zwierzę. Musimy kończyć program już, całe nasze dzisiejsze spotkanie. O Jezu, znajdzie się ktoś. Jedna osoba wystarczy, żeby się wszystko dobrze skończyło. Proszę Państwa, pełna mobilizacja. 3 chwile, ja odliczę. 3. Nie będę powoli, bo mówię, że ja się będę ślamazarzyć, a nie mam czasu. 3. Telefon do ręki. Weź, jeśli wiesz, nie spróbowałeś jeszcze do nas zadzwonić, weź telefon, zadzwoń, spróbuj sobie to 7 tysięcy wygrać. Może tak jak ja jesteś przeziębiony i dlatego jesteś w domu, co zresztą bardzo mądrze, nie chodzi ci nie zarażać innych i odpoczywać, dać organizmowi szansę wyzdrowieć. Dobrze, że jesteś w domu, może się nudzisz, może cię nosi. Proszę bardzo, bierz telefon, wygraj 7 tysięcy, to nie będzie zmarnowany dzień. Spróbuj wygrać 7 tysięcy. Niewykorzystane okazje się mszczą. Zobaczysz. Także spróbuj. 2. Liczę, Marcinku, nie denerwuj się. 2. Jedna osoba wystarczy, żeby wszystko się dobrze skończyło, żeby ktoś spróbował 7 tysięcy wygrać. Czy ktoś z tego może zapisu skojarzył, o jakie chodzi zwierzę? Jest jedna tylko jeszcze poza tą salamandrą, która już została podana, jedna jedyna nazwa zwierzęcia z 4 A. To jest to w tym zapisie. Muszę to powiedzieć. 1. Ostatnia chwila, proszę Państwa. 1. Została nam ostatnia chwila i uwaga, teraz muszę usłyszeć odpowiedź. Jeszcze czekamy. 704-304-304. Uwaga! Ostatnia szansa. Kończymy program. Zaraz będzie za późno.
Ile mam czasu? Ajajajajaj. Nawet nie minutę. 50 sekund, żebym znalazła kogoś, kto zna to zwierzę. Jezu, ja tylko mam nadzieję, że był po prostu przed telewizorem ktoś, kto to zwierzę kojarzył. Ktoś, kto po prostu w tym momencie wziął telefon, wykręca numer, bo tutaj już szanse, że znajdę kogoś, czy ktoś się domyśli, czy dowie, jak właśnie włączył telewizor, nie ma. Jest szansa dla kogoś, kto wcześniej tę nazwę znał, może nie wykręcił numeru, wziął w tej chwili do ręki telefon, dzwoni, zaraz się usłyszymy. Ale jeszcze ciągle jest szansa, że ktoś poda odpowiedź i ktoś te 7000 spróbuje sobie wygrać. Jeszcze jest szansa dla każdego, kto w tej chwili ma w ręku telefon i zna odpowiedź. To jest 15 sekund, to jest bardzo mało czasu, ale jest szansa do momentu, kiedy jestem na antenie, jest szansa, że te 7000 wygrasz. Próbuj, drugi raz próbuj, trzeci raz, szybciutko, dopóki mnie widzicie, próbujcie. Uwaga, czas się kończy, uwaga. Uwaga, kto poda odpowiedź? Co to za zwierzę? Jedna osoba, ale już, szybciutko. Siedem, zero, cztery, trzy, zero, cztery, trzy, zero, cztery. Ostatni raz, ostatnia próba. Kto? Siedem tysięcy złotych jeszcze ciągle do wygrania. Kto zna odpowiedź? Wystarczy jedna osoba, ale już muszę usłyszeć cię na antenie. Kto tu trafi? Kto tu trafi? Kto tu trafi? O, to jest ostatnia szansa. Proszę spróbować. Znasz odpowiedź? Próbuj. Zwierzę z czterema literami A? O jakie zwierzę chodziło? Co to za zwierzę? Jeszcze masz szansę wygrać nawet 7000 złotych. Spróbuj. I? Kogo usłyszę? No, teraz, śmiało. Teraz, proszę Państwa, kto? Bo muszę kończyć. Ała, a. I może nawet 7000 złotych wędruje do... I? No. Jeszcze jest szansa. Ała? Nikt? Halo? Witam. Jaka jest odpowiedź? Kałamarnica. O Jezu, tak, dzięki Bogu, że Pan to wiedział. Skąd to wiedzieć w ogóle? Lecimy z tymi pytankami, dobrze? Szybciuśko, mam 30 sekund. Kałamarnica. Zobaczcie sobie Państwo w internecie albo w encyklopedii, jak to wygląda. Stolicą jakiego kraju jest Bratysława? Słowacji. Ile par odnóży mają pająki? 6. Kim był z zawodu ojciec Adama Mickiewicza? Mickiewicza. Niech pan strzela. A wiedziałem. A no właśnie, bo to na pewno też w szkole było. Tylko kto by to pamiętał? Mądry ojciec, bo... Adwokat. Adwokat. Dziękuję pięknie. Może jutro się uda. Gratuluję panu wygranej. Zapraszam państwa na jutro.